Pomysł powstał z potrzeby chwili, czyli tego momentu, w którym jestem zawodowo. Od 16 lat pracuję w zawodzie jako psycholog, jednak w ostatnim czasie zmieniłam trochę obszar, w którym pracuję i chcę o tym poinformować świat. Myślę, że przekonań nie miałam żadnych. Wiedziałam na pewno, że nie zrobię tego sama. Pierwsze spotkanie było takim wypuszczeniem na zewnątrz tego, co myślałam sobie najpierw. I w momencie, kiedy to wypowiedziałam, zweryfikowałam moje potrzeby. I nasze drugie spotkanie, na którym myśmy się spotkały i omawiałyśmy kadr po kadrze, jak ty sobie wyobrażasz, że ten film powstanie, tak naprawdę wtedy sobie uzmysłowiłam, czego ja tak naprawdę chcę, że tak, chcę pokazać to, jak pracuję, ale też, że chodzę w góry, że jest to obecnie część mojego życia, bardzo ważna też dla mnie osobiście, ale też dla mojej pracy. Więc ten proces bardzo mi pomógł w takim syntetycznym przejściu od wizji i marzeń do rzeczywiście takiego pokazania w krótkim przekazie takiego najważniejszego komunikatu do świata. Doświadczenie buduje pewność, ale też buduje taką umiejętność tego, jak to robić lepiej, jak też usprawniać tą pracę. I dla mnie chyba to było takim najważniejszym doświadczeniem tego procesu.